Ja jestem Zbyszek. Prezentację będę miał krótką i przyjemną na temat naszej ulubionej bazy danych, bo przypuszczam, że to jest nasza ulubiona baza danych, jak chodzi o bazy SQL-owe i naszego ulubionego frameworka webowego. Dżelu, gdzie jesteś? Ty nie lubisz Django? Robię. Od kiedy? Dobrze. Byłem na takiej nudnej, nieciekawej konferencji, która się odbywała w namiocie cyrkowym na świeżym powietrzu, w pięknych okolicznościach przyrody. Nazywała się DjangoCon, była w Warszawie. Tam były dwie takie prezentacje. Prezentacja Krzysztofa o zaawansowanym Postgresie w Django. Natomiast tak naprawdę w tej prezentacji właśnie był sam Postgres. Były fajne przykłady, ale to był cały czas SQL i to było mało Django'owe, mało Pythoniczne. Była druga prezentacja już bliżej Django, Craig'a Christiansa z Heroku. Natomiast to była taka właściwie demonstracja, co możemy zrobić, za pomocą czego możemy zrobić, ale bez żadnych konkretów, bez żadnych przykładów. No i brakowało mi czegoś, więc o tym będzie ta prezentacja, to będzie takie case study. Slajdy są fajne, możemy mówić o Postgresie, ale fajnie by było pokazać, co można z tym zrobić, pokazać, że faktycznie te zaawansowane funkcjonalności Postgresa nam do czegoś są potrzebne, a nie tylko, żeby się chwalić tym na konferencjach. No i wypadałoby pokazać jakiś przykład. To będzie galeria fotek. Tych galerii jest milion, żadna mi nie pasowała, więc napisałem swoją w oparciu o Django. No i używając fajnych rzeczy w Postgresie. Pierwsza fajna rzecz w Postgresie, o której chcę powiedzieć, to jest HStore. Można mówić HStore, pozwalam. Natomiast nikt nas nie zrozumie, jeśli tak powiemy. To jest coś w rodzaju NoSQL-a w Postgres SQL-u. Czyli typ danych, typ kolumny, gdzie możemy przechowywać dane w formie klucz-wartość. Gdzie klucz, jak i wartość są stringami, mniej więcej na podobnej zasadzie, jak to na przykład robi Redis. Tak się to instaluje. To jest zapytanie SQL-owe. I jesteśmy good to go. Jak też mówiłem, to jest Hastur z mitów Lovecrafta, a nie Hastor. Jest taka sobie aplikacja Django'owa. Django Hastor się nazywa. Można ją ładnie zainstalować. Pip install Django Hastor. Ona działa. Ona działa nawet zgodnie z przeznaczeniem. Możemy sobie utworzyć takie pole Dictionary Field, które mapuje Pythonowy słownik na pole typu Hastor w Postgresie. Można go je indeksować. Można później na przykład zdefiniować sobie pole exif na modelu foto i do tego foto pod atrybutem exif przypisać sobie jakiś słownik danych odczytanych z exifa. Można. Natomiast jeśli używamy do migracji SOAP-a, to używając Django Hastor, SOAP się potrafi zmieszać. Musi być specjalny backend dla bazy danych, który właściwie niczym się nie różni od PostgreSQL PsychoPG2, poza tym, że ten umożliwia rozumienie przez Django Hastora, ale można się obejść bez tego, o czym za chwilę. No i jest jeszcze jeden taki problem z tą aplikacją. W ciągu moich doświadczeń z używaniem Postgresa, z używaniem Django, miałem styczność z tą aplikacją jakieś 2 lata temu. Wtedy połączyłem ze sobą konfliktujące się zmiany w różnych forkach, stworzyłem swojego forka, korzystałem z mojego forka. Natomiast współcześnie historia wygląda tak. Generalnie każdy ma swojego forka, nie wiadomo co robić, nie wiadomo którego używać. To jest oryginalny maintainer, który gdzieś jest tam daleko. To jest bieżący maintainer, którego też tu nie widać w historii. Każdy robi coś swojego. Nawet mnie tu nie ma, jak widzę. Ale jest coś takiego. DJORM, ext hstore. To jest też fork. Tylko tym razem facet się wykazał inicjatywą, zmienił nazwę i wziął to w ryzy. On jest aktywnie utrzymywany, jest rozwijany. Dobrze się zachowuje, jak chodzi o migrację i nie wymaga własnego backendu. No i to jest fajne. I przykładowo, tak jak wspominałem o exifach, bo generalnie exif to są takie metadane z zdjęciach, z JPEG-ów, które wrzucamy do galerii fotek, gdzie mamy na przykład czułość
ISO aparatu, długość ogniskowej, różne metadane, datę wykonania zdjęcia, autora zdjęcia i tak dalej. Przy czym jeden plik JPEG-owy może te informacje mieć, inny może nie mieć, jeden może mieć pewien podzbiór in tych informacji, inny może mieć inny. No więc to się jak najbardziej nadaje do takiego luźnego storage'u klucz wartość. I teraz tak, kilka importów na początku, które musimy zrobić. Pierwsza sprawa to musimy zaimportować sobie HStore Expression. To jest taka fajna nakładka na takie normalne wary SQL-owe, czyli w nomenklaturze Django to są filter, który nam pozwala zrobić na przykład sprawdzać, czy w naszym polu klucz wartość znajduje się jakiś klucz, znajduje się jakaś wartość, a może znajduje się para klucz wartość. I na przykład tego używam w mojej galerii, żeby sobie odfiltrować zdjęcia, które mają na przykład, które były zrobione obiektywem ogniskowym 16 mm. Wtedy podaję do metody forExif jako klucz focal length, czyli długość ogniskowej, jako value 11. I ta konstrukcja, tam jeszcze jest sortowanie, ta konstrukcja zwraca mi tylko te fotki, które mają taką wartość w polu HStore, czy w polu exifowym HStore. To deklarujemy. Oj. Deklarujemy je identycznie jak pole z Django HStore, czyli to jest po prostu dictionary field, które też jest indeksowane. I to jest o tyle fajne w Postgresie, że możemy sobie takie pole efektywnie indeksować. I zapytania, które będą wyciągały na przykład nam wiersze z bazy, które mają tylko określoną wartość klucza, czy na przykład które mają jakiś klucz, będą oparte o indeks, czyli możemy spokojnie wrzucać tych, w tym wypadku zdjęć, tysiące, tagować je, bo one mogą mieć kilkadziesiąt exifów na każdym i to będzie w miarę wydajnie działać. Natomiast, żeby tak naprawdę coś do niego zapisać, no to co musimy zrobić? To jest taki bardziej off topic, bo to się nie dotyczy Postgresa, to się dotyczy Pila. Czy powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili każdy powinien używać Piloa, importy są takie same. I przykładowo w metodzie save obiektu foto. To jest brzydkie, bo to tak naprawdę trzeba robić w jakimś tasku w tle, ale na potrzeby tej prezentacji to troszkę uprościłem. Po prostu odczytujemy sobie z obrazka exify. Tu jest jeszcze takie mapowanie z exifów z kluczy numerycznych na ich faktyczne nazwy, które są zapisane w takim słowniku exif tags. Troszkę normalizacji, bo potrafią być w nich nulowe bajty. No i zapisujemy to w tej linijce, w której po prostu do pola typu HStore, HStore zapisujemy normalny bajtonowy słownik. To bardzo ładnie się sprawdza. W praktyce wygląda tak. Mamy sobie fotkę, odczytaliśmy dane z exifa, one są zapisane do HStore'a i to już jest wyświetlona jakiś tam początek tych danych. No jest jeszcze o tyle brzydkie, że nie normalizuje tych danych w jakiś sposób, więc na przykład ogniskowa jest w formie krotki 11.1, cokolwiek to jeden znaczy, ale tak naprawdę to jest 11 mm. Tych metadanych dla każdego zdjęcia może być, może ich w ogóle nie być, może być ich kilka, może być ich 500. Tablicę. Mieliśmy storage typu klucz wartość, a teraz możemy mieć coś takiego. Czyli wiele wartości w danej kolumnie też, ale wszystkie muszą być tego samego typu. Czyli na przykład tablica stringów, tablica integerów i tak dalej. To jest wbudowane, do tego nie musimy instalować żadnego rozszerzenia postgresowego. Te tablice mogą mieć zmienną długość, czyli możemy dynamicznie w czasie życia naszej aplikacji, naszej strony dodawać coś do tych tablic, czyli możemy na przykład zrobić sobie tagowanie fotek. Jak do tej pory się tagowanie przykładowo Django robiło za pomocą Django Tagit, Django Tagging, Django Tagit NG, których każda tworzy sobie swój model, który ma foreign key do content type na przykład. Generalnie dużo po bazie danych się dzieje. Możemy to zrobić, jeśli używamy Postgresa, możemy to zrobić po prostu korzystając z tablic. I tak jak tutaj wspomniałem, to się bardzo dobrze odwzorowuje na taką typową pythoniczną listę. Od tego samego człowieka, który złapał HStore'a i
doprowadził go do jako takiej używalności i rozwija go dalej. Mamy rozszerzenie DJORM EXT PG Array. To nam daje takie podstawowe pole na modelu i podstawowe pole formularza, za pomocą którego możemy obsługiwać tablicę w naszej aplikacji. Instaluje się to z pipa, więc bardzo ładnie. Natomiast nieładne jest to, że domyślna instalacja średnio sobie radzi z parsowaniem tagów, bo generalnie, żeby na przykład coś zapisać do takiego array'a, to pole formularza powinno przyjmować wartości rozdzielone przecinkami, czyli na przykład tag 1, przecinek tag 2, przecinek tag 3. Natomiast ta domyślna, standardowa implementacja, która jest DJORM EXT PG Array w tej gałęzi utrzymywanej przez tego człowieka, nie do końca dobrze sobie z tym radzi, więc ja używam i polecam tego forka. Niestety. I wracając jeszcze do naszych wspaniałych obrazków, możemy sobie utworzyć pole tags na modelu, któremu podajemy właściwie tylko jakiego typu tak naprawdę są elementy tej tablicy. Czyli to może być integer, to może być varchar, czy to może być tekst. Przy czym odkryłem organoleptycznie, że varchar w tym wypadku nie działa. Musi być tekst, mimo że reprezentacja w Postgresie wewnątrz jest taka sama. I na menedżerze tworzymy sobie metodę tagged, w której wykorzystujemy taki śmieszny operatorek małpa dzióbek, który służy do tego, żeby sprawdzić, czy w kolumnie tags znajduje się, czy kolumna tags zawiera listę, która jest po prawej stronie operatora. Tu zaraz o tym więcej. Małpa dzióbek. Małpa dzióbek znaczy contains, czyli zawiera. Czyli tablica po prawej stronie tego operatora ma być zawarta w tablicy po lewej stronie. No, zgadza się, true. I kolejna z tych kilku niewielkich aplikacji od tego samego człowieka, DJORM EXT Expressions, daje nam właśnie taką w miarę ładną składnię do tego typu operacji, którą w innym wypadku musielibyśmy robić przez albo extra, albo raw na query setach chunkowych. Możemy to tak i w ten sposób użyć w panelu admina Django'owym. Wystarczy po prostu, że na formularzu podepniemy, zamiast domyślnego pola, który jest polem tekstowym, podepniemy coś takiego, co się nazywa array form field. I to już zajmie się sensownym parsowaniem tej wartości. No, średnio to widać niestety na tym slajdzie, natomiast tam są tagi rozdzielone przecinkiem. Tego nie potrafi domyślna instalacja z pipa. Możemy zrobić troszkę ciekawszą sprawę, mianowicie wyciągnąć sobie na przykład najpopularniejsze tagi. To jest jedna z rzeczy, które wszystkie te aplikacje Django'owe robią, potrafią i są w tym świetne. Czyli na przykład robią chmurki tagów, robią właśnie listę najpopularniejszych, najczęściej otagowanych elementów i tak dalej. Używając Postgresa możemy zrobić to samo. Tu niestety mamy gołego SQL-a, no ale jak to inaczej zrobić? To jest zapytanie, które nam wyciąga z takiego zagnieżdżonego zapytania nazwę taga i liczbę jego wystąpień ogólnie w całej tabeli. Funkcja unnest bierze tablicę postgresową i rozwija ją do postaci listy wierszy. Czyli jeśli mamy w tablicy wartości 1, 2, 3, to unnest od tej tablicy zwróci nam trzy krotki. 1, 2, 3. No i podsumowując, to wszystko mniej więcej, co pokazałem, zawiera się w aplikacji, która się nazywa Django PG Gallery, czy P Gallery. Jeszcze nie wymyśliłem, jak to się powinno wymawiać, bo właściwie to wydziergałem ją z mojej strony wczoraj wieczorem. Można ją sobie zainstalować, nie gwarantuję, że to będzie działać, będę nad tym pracował. To jest, jak wspomniałem, to jest proof of concept, to działa, to jest okazja, żeby się pobawić właśnie tymi zaawansowanymi feature'ami Postgresa. Oczywiście nie ma tego, co powinno być w każdej porządnie wydanej aplikacji. Będzie, mam nadzieję. A jeśli ja tego nie zrobię, to bardzo proszę, zapraszam, w ogóle polecam pracę z moim kodem.